Cześć kochani, ja jestem Przemek, a dzisiejszy vlog na pewno nie będzie należał do najweselszych, ale z całą pewnością będzie prawdziwy. Tak jak widzieliście w tytule filmu, dziś opowiem Wam, jak wygląda życie na oddziale covidowym, na którym była moja babcia przez ostatnie 2 tygodnie. Powiem Wam, no wesoło nie jest, a na pewno nie było. Słuchajcie, mam tutaj notatki. Jak wczoraj rozmawiałem z babcią, sobie spisałem te najważniejsze rzeczy, które chcę Wam przedstawić i specjalnie będę się posiłkował tutaj tym, żeby albo czegoś nie zapomnieć, albo żeby nie przekręcić. No więc słuchajcie, historia jest taka. Moja babcia, mając 70 lat, trafiła 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią, do szpitala do Szczecina. Nie będę mówił, do którego szpitala, bo nie chcę tam robić im jakiejś, nie wiem, czy złej reklamy, czy zniechęcać ludzi, żeby tam nie szli. Ja po prostu Wam przedstawię fakty, a Wy już sami sobie podejmiecie decyzję, czy chcecie tam przebywać, czy nie. Ale dobra, wracając do początku właśnie. Babcia dzień przed Wigilią źle się poczuła, zemdlała w nocy, kilka godzin leżała na podłodze, zadzwoniła na karetkę. Po karetkę pogotowia, karetka pogotowia przyjechała, zrobili wymaz właśnie na obecność COVID-a, wynik był pozytywny, więc babcię zabrali do szpitala. No i teraz słuchajcie, trafiła do tego szpitala właśnie 23 grudnia, najpierw była w jednym szpitalu, no i właśnie tego samego dnia otworzył się nowy szpital, tak zwany tymczasowy, właśnie dla pacjentów z pozytywnym wynikiem na COVID-19. No i teraz słuchajcie, moja babcia tam trafiła. Ja Wam powiem w ogóle, z jakimi chorobami też współistniejącymi ona trafiła, bo tutaj mam rozpoznanie. COVID-19, wirusowe zapalenie płuc, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, stany lękowe, niedoczynność tarczycy. No czyli na pewno babcia dobrze trafiła do szpitala, bo jak sami słyszeliście, no do okazów zdrowia nie należy. Trafiła w ogóle tam jako druga osoba. 23 grudnia o godzinie 19 otworzyli ten właśnie oddział covidowy, ten szpital tymczasowy. Podobno tam w ogóle była telewizja TVN-u. Nie wiem, nie widziałem. Jeżeli może widzieliście, dajcie znać w komentarzach. Ale generalnie to tak z pompą otworzyli, bo tak nowe i pachnące wszystko i tak dalej. No to zaraz się dowiecie, jakie było nowe i jakie pachnące i jakie fajne. Otóż słuchajcie, jak wyglądały sale? Na sali było 20 łóżek. Tak, moja babcia gnieździła się jeszcze z 19 innymi osobami, wszyscy z COVID-em, gdzie to byli też, znaczy w sumie w większości starsze osoby, 80, nawet 90 lat i 20 łóżek na jednej sali. Babcia powiedziała mi, że pomiędzy łóżkami było dokładnie pół metra odstępu, czyli akurat dla jednej osoby, żeby się zmieściła. Pół metra. To akurat tam się by zmieściła też jakaś tam szafka, nie? Nie. Szafek nie było. Żadnej szafki przy żadnym łóżku nie było. Jak babci w Wigilię dostarczyłem rzeczy właśnie z torbą, no to jej torba służyła za taką szafkę. No. No i nie no, fajnie. Fajnie się robi, tak fajnie się dzieje, ale to dopiero początek. Słuchajcie. Moja babcia należy do osób, którym wiecznie zimno. No nie ma też się co dziwić. W wieku 70 lat, jeżeli ma się różne choroby, no to trzeba już ten organizm dodatkowo dogrzewać. Na sali, gdzie było 20 osób, nie było ogrzewania. I to nie, że był grzejnik i nie był włączony. Nie, tam grzejnika nie było. W grudniu, gdzie na dworze jest zimno, gdzie ludzie leżą z zapaleniem płuc, gdzie mają osłabioną odporność, nie ma ogrzewania. Tak się śpieszyli z budowaniem tego szpitala tymczasowego, no że akurat o kaloryferze się zapomnieli. Trzeba zrozumieć, nie? No. Z racji tego, że było zimno, babcia kilka razy prosiła jakiś tam dodatkowy koc czy coś. Nie, niestety nie, bo wszystko jest wyliczone. Na daną osobę przysługuje tyle i tyle tych kocy. Powtarzam, kocy, bo nie było pościeli. Nie, nie ma pościeli, były tylko koce.
I na tej sali, może za dużo bym wymagał, jakby tam był telewizor albo chociażby radio. No ale wyobraźcie sobie, jak moja babcia spędziła tam 2 tygodnie, od 23 grudnia do 5 stycznia i przez 2 tygodnie nie słyszała nic innego, jak tylko pracę respiratorów i krzyki ludzi, pomocy, pomóżcie. No, to chyba każdemu by psycha siadła. Ja się nie dziwię. Babcia stwierdziła, że... No, bo powiem to na końcu. Dobra. Oprócz tego jeszcze sale. Sale, a raczej łazienki. Łazienki, sanitariaty. Tak jak mówiłem, budowali to na szybkości i tak stworzyli świetne sanitariaty, że woda z klozetu wylewała się aż na korytarz. Tak. Dlatego nikt nie korzystał z tego. Nie wiem, kto to stawiał, kto się tym zajmował, no ale to jest tragedia. Po prostu babcia się przyznała, nie tylko ona, ale inni też ludzie z tej sali po prostu swoje potrzeby fizjologiczne załatwiali pod siebie. Tak, dokładnie. I ci, którzy mieli pieluchy, no to sprawa była bardziej wygodniejsza w cudzysłowie. A niektórzy po prostu zsiedli tylko tyle, ile mogli nogami na podłogę i po prostu, brzydko mówiąc, walili pod siebie. A jeżeli myślicie, że tam przyszła pielęgniarka i posprzątała, babcia powiedziała, że odnośnie opieki. Był jeden lekarz mężczyzna i jedna lekarka na 60 osób. Trochę, nie? No. I babcia powiedziała, że przez 2 tygodnie, jak tam była, to tego swojego lekarza, już nazwiska nie będę wymieniał, bo mam tu napisane, nawet widziałem te papiery, na pieczątce się podpisał. Ale wracając, babcia przez 2 tygodnie swojego lekarza widziała dokładnie 2 razy. Babcia widziała 2 razy lekarza. Pielęgniarki chodzą niezwykle rzadko. Generalnie w nocy te osoby na oddziale tym covidowym są pozostawieni sami sobie. Tak. Babcia powiedziała, że jedna pani akurat spadła z łóżka, nie wiem, czy chciała wstać po prostu, czy coś, i leżała do rana, bo nikt jej nie mógł pomóc, bo wszyscy leżeli podłączeni do tlenu, a pielęgniarki przez całą noc się nie pojawiały. Także troszeczkę słabo, prawda? Właśnie. Odnośnie jeszcze personelu. Babcia wspomina, że w większości byli to studenci, studentki, generalnie młode osoby, takich naprawdę doświadczonych z wieloletnim stażem. Naliczyła 2 osoby. Jedną pielęgniarkę, o której zaraz Wam opowiem. Bo wracając do tych właśnie młodych studentów, babcia wymagała leczenia właśnie dożylnego, musiała mieć podłączone te kroplówki z jakimiś różnymi właśnie lekami. I ci młodzi lekarze, pielęgniarki nie mogli znaleźć na ciele mojej babci żył. Trudno, tak bywa. Chcieli się podpiąć pod tętnicę szyjną, które to ten zabieg niesie ze sobą jakieś skutki uboczne, niekomfortowe. Nie wiem, nie chcę kłamać, ja nie jestem lekarzem. Ale babcia generalnie się na to nie zgodziła. Do czasu, aż przyszła pewna pani pielęgniarka z 30-letnim stażem i kciukiem wymacała u babci żyłę w ciągu 10 sekund. Także można? Można. Tylko teraz o co chodzi? Czemu tylu tych młodych, a nie ma doświadczonych? Mi się wydaje, że po prostu ci lekarze boją się tam pracować na tym oddziale wraz z zarażonymi na COVID. Tak mi się wydaje. Ja mogę się mylić. Może wy coś wiecie więcej, lepiej, napiszcie w komentarzu. No takie jest moje zdanie. No. Słuchajcie, w ogóle jeżeli dalej chodzi o odnośnie opieki, odnośnie pielęgniarek, no to wyobraźcie sobie, że jak moja babcia leżała tam przez 2 tygodnie, żadnego pacjenta nie umyto. Nie, sam nie mógł się umyć, a te osoby, które w cudzysłowie są leżący, no to nikt nie umył. Przez 2 tygodnie. No także fajnie. Bakterie się rosną sobie i się rozprzestrzeniają na tych osłabionych ludzi. Nie wiem, mi się wydawało, że higiena jest bardzo ważna, zwłaszcza właśnie dla zdrowia. Ale to, że nie nakarmili ich, przepraszam, nie umyli, to właśnie... Nie nakarmili. Nikt nie przyszedł, nie nakarmił 80-90-letnią osobę. Jak po prostu dawali sobie radę, no to dawali sobie radę, a jak nie...
No to nie. W ogóle, słuchajcie, oprócz tego, jeżeli ktoś się źle poczuł, jeszcze gorzej niż przyjechał w takim stanie, no to mi się wydawało, że zawsze w szpitalu powinien być taki przycisk, nie wiem, bezpieczeństwa, alarm, że w razie W zawołać kogoś, bo tam na przykład pacjent obok źle się czuje, umiera i tak dalej. Nie, nie było czegoś takiego. Także trzeba było krzyczeć, a ten oddział jest, jak dobrze pamiętam, trzypiętrowy, także można sobie krzyczeć i nikt ciebie nie usłyszy. Smutne? Smutne, ale prawdziwe. Teraz słuchajcie, bo najlepsze zostawiłem wam na koniec. Generalnie, jak ludzie umierali tam na tej sali, to w nocy nie zabierali tych ludzi, te ciała, zwłoki, tylko rano o 4:30. Także mogliście sobie spędzić noc na jednym łóżku. A, to babcia chciała powiedzieć i zaznaczyć, że łóżka były nowe. Tak, łóżka nowe, sterowane na pilota, że można było się podnosić, opuszczać i tak dalej. To kazała wspomnieć. Ale te osoby właśnie zabierali dopiero rano. Nie wiem czemu w ogóle. Słabe w ogóle zainteresowanie. Bardzo słabe zainteresowanie personelem medycznym. W sensie personel medyczny słabo interesował się pacjentami. Babcia wspomniała, że jak policzyła, to w ciągu 2 tygodni na tej jednej sali zmarło około 15 osób. Czyli codziennie przynajmniej jedna osoba umierała. Można się podłamać? To na pewno, słuchajcie, to już nie zależy od wieku, płci, przejść życiowych, tylko to, czego tam się naoglądasz, no to zostanie w psychice na pewno na długo. Na długo. A teraz na koniec mówiłem wam, że babcia lubi ciepło. W sumie każdy lubi, a każdy lubi, jak ma w pomieszczeniu kaloryfer. No, tam, przypominam, nie ma takich luksusów. Babci którejś nocy było bardzo zimno, potrzebowała właśnie dodatkowego koca. Nikt tego koca jej nie dostarczył. Babcia zauważyła, że od paru godzin kobieta, która leżała koło niej, ja przypomnę, pół metra pomiędzy łóżkami, to ta kobieta sobie zmarła. Od paru godzin nie oddychała, oczywiście nikt nie przyszedł. No i babcia po prostu z tej martwej kobiety ściągnęła ten koc i się po prostu tym kocem przykryła. No i dzięki temu może to zapalenie płuc jeszcze bardziej się nie rozwinęło. Także widzicie, wesoło nie jest. Ja generalnie tam będąc w Wigilię, to jeszcze na schodach omijałem kuwety i wałki po malowaniu. Wszystko było na hura, na szybkości robione. Tak jak mówię, sanitariaty niedziałające, brak ogrzewania, brak personelu medycznego. Ludzie pozostawieni sami sobie. To nie jest w porządku, naprawdę. Ja apeluję do osób, które oglądają, które mogą coś powiedzieć, coś napisać, coś zrobić. Nie traktujcie szpitali jako umieralnie. Naprawdę, nie róbcie tego. Ci ludzie są starsi, są starzy, ale wymagają i potrzebują szacunku i opieki. Ja się może trochę zbulwersowałem. Co prawda, babcia już wyszła, czuje się lepiej, już jest w domu, dochodzi do siebie, ale pamiętajcie, tam codziennie dowożą nowe osoby. I tak jak powiedziałem, w ciągu 2 tygodni 15 osób zmarło. Codziennie przynajmniej jedna. Mówiłem, że to nie będzie zbyt pozytywny vlog, ale powiedziałem, że będzie prawdziwy. Dlatego dziękuję, jeżeli obejrzeliście do końca. Napiszcie w komentarzach, jakie zdanie macie na ten temat. Może sami byliście w szpitalu właśnie takim covidowym lub mieliście, lub macie kogoś z bliskich tam. To napiszcie, jak to wygląda w waszych miastach. No i co? Dziękuję. Pamiętajcie o kliknięciu subskrypcji. Zapraszam na moją grupę na Facebooku Widzowie Przemysława, na mój fanpage oraz na Instagrama. Niebawem widzimy się na pewno bardziej pozytywnym vlogu. Cześć.